Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Black Mesa. Jesteśmy w końcu w rdzeniu Lambda. Znaczy może nie w samym rdzeniu czy coś, ale w końcu jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Czyli w części, która się nazywa Lambda i musimy odnaleźć Team Lambda. Nie wiem, czy jeszcze są w stanie nam pomóc w zasadzie. Po tym, co się okazało. Okej, dobra, co do mnie strzelało? Chyba, kurde, ten. Special Forces, no. Szybki, ja pierdolę. Ja pierdolę, musiał przeładowywać oczywiście teraz, nie? O tak, teraz już tu nie musisz strzelać teraz, naprawdę, kurde. Już dawno za późno jest. No. Pallet. Czy power, no mówię, czy... Nie pallet. Kurde, poszedłem dalej. Chcąc, nie chcąc. Nie, wróciłem się. Nie, poszedłem dalej jednak. Cześć.
Kurde, zamknęło się to, skąd przyszedłem, chyba, nie? Tam było leczonko. God damn it. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Okej, to było ostatnie wejście, kurde, tutaj z powodu inwazji, no i tam się przepraszał, że nie otworzył drzwi wcześniej i tak dalej, nie? Czekają na mnie podobno. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. The remaining members of the science team are waiting for you in the teleportation lab. W laboratoriach teleportacyjnych. Czekają, ciekawe. Teleportacyjne? Say what? Wiem, że się świeci na czerwono, ale i tak sprawdzam. Ja lubię ten dźwięk. Lubię, jak naciskam i jest odzew. Were you in weapons research too? Ta. I built the gluon gun. But I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you, but please promise to put her to good use. Okej, daj mi jakąś broń, nad którą pracował. Ale prosi, żeby to kurde wykorzystać jak należy. Rozumiem. Dzięki, stary. Na razie sobie schowamy. Ale jestem pewien, że nam się przyda. Ten ma nadzieję, że te kurde czystki wykonywane przez wojsko to tylko kurde paranoiczne plotki, ale przykro mi. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie, bracie. Ale to pod koniec gryżem rozkmienił, jak się strzela ze strzelby, nie? Kurwa, ile tego? Ile? Co on? Samobójstwo popełnia na mnie? Nie mówię, że to już jest koniec, nie jestem... Znaczy, to jest tak już ten, wiecie, dalej niż bliżej, nie? To już tak będzie, nie wiem dokładnie, nie? Ale tak... Na pewno... No pod koniec. To jest pod koniec. Jeszcze nie koniec, ale pod koniec to już jest. Dobra, rozejrzyjmy się oczywiście standardowo. Dobrze, daj.
to jest rdzeń. Jesteśmy w... tutaj. I wygląda na to, że wszystko nie działa, tak? Na czerwono się świeci. Ogólnie... nie wiem, czy mamy tutaj teraz przyjść, ale... jak już jesteśmy. Okej, tam jest rdzeń i winda do chyba na dół. Nie jestem w 100% pewien. Tam jest jakaś winda, no tak, ale spoko, ale ja muszę się z tymi spotkać. Naukowcami. Dobra. Nie o to chodziło. Dobra, to nie tędy chyba. Tak, tak, oni czekają na mnie w laboratoriach tam. Co nie, ale... się dało pójść, to sobie poszedłem, zobaczymy teraz. Ja raczej muszę iść. Rozkminiemy zaraz. Tutaj było taka rozstaje. Co nie? Ale pozamykane, no to może. O. Co jest? You are a sight for sore eyes. Head on downstairs. The old man's got a plan to get us out of this mess. Okay. Reload, Doc. Oby miał dobry plan, bo wiesz co? Chyba nie wiem, czy wiecie, ale tu się naprawdę dzieją dziwne rzeczy. How cool is this? Look here. You'll need to activate both pumps to flood the reactor. Okay. And then that access pipe down there will take you onto the core. Hurry up, okay. Son. Time is short. Czyli pompy muszę obie aktywować najpierw. Czyli w sumie może nawet nie tak źle szedłem. Pump stations have been positively overrun. Take these supplies. Dobra, pompy, tak? Pompy te. Szukajmy drogi do pompy. Reaktor access zamknięty będzie chyba. To jest wejście do reaktora. Tu muszę iść później, ale mnie tak ciekawo jest, że koniec. Ale i tak jest zamknięte.
Coś tam muszę zrobić. Dobra, bo tamto to było tak na szybko. Gdzieś tu trzeba coś zrobić. A więc faktycznie trzeba się rozejrzeć dobrze. Już przynajmniej sobie tam oczyściłem drogę chyba, nie? Wejdę tędy. Tam jest coś. Tu jakaś rura. Tam się znowu na dół niby schodzi. Czyżby? Jednak. Kurwa mać. O, tu coś jest. Nie. A jak? Musiał być ten mały sukinsyn, nie? Dobra, chyba tu. Nie? Żebym jeszcze się na tym znał, kurde, było spoko, ale chyba tu, o. Nie? Kurwa. Lacerations detected.
tu są jakieś przyciski, ok? Czyli ogólnie, bo tak cały czas nie mogę rozkminić, o co chodzi, w sensie, co mam zrobić, czy mam dobrze coś ponaciskać, czy mam... Kurwa, nie wiem, znaleźć drogę do odpowiedniego miejsca, gdzie mam coś zrobić i chyba wychodzi na to, że miałem znaleźć drogę tutaj. I tutaj włączamy dopiero, widzicie, na zielono. O to chyba chodziło. Także tam też musi chyba chodzić o to, żeby znaleźć drogę do tego. To się nas zapełniało wodą. Także musiało, nam o to chodzić chyba. Dobra, to teraz wychodzimy. Tam jest wyjście, dobra. Dobra, to jak wyjście z tyłu, to dawaj mi tą windę, jedziemy. Idziemy drugą pompę załączyć. No zabawa przednia jest, jak najbardziej. Fajna gierka. Polecam, polecam. Aczkolwiek to jest jedna z tych gier, no teraz takich strzelanek jest coraz mniej. Ponieważ to jest historia, którą przechodzisz w... Nie wiem ile. Nie wiem ile tam. Nie wiem, no dajmy nawet na to nawet 15 godzin, chociaż wątpię, nie? Ale z 10 z reguły. I potem już tak... Raz, nie? No na raz raczej. I potem dopiero za parę lat, coś w tym stylu. Już teraz ludzie... wolą robić takie, które jakieś takie multiplayer na przykład, żeby kurde właśnie zrobią raz grę i potem tylko dorzucają rzeczy do niej, a ludzie grają, więc tak to się rozwinęło, nie? Nie, masz się otworzyć. Tu już sobie oczyściliśmy. Muszę się gdzieś tam dostać, jakoś tam. Więc będziemy szukali teraz drogi. Ale ja właśnie lubię takie strzelanki bardziej. Znaczy bardziej to może nie. Ale bardzo. Bardziej to może nie, bo w tamte Battle Royale i inne takie multiplayer strzelanki to też rzeźniłem ostro.
Trzeba tu biegać. Bo mi się naboje kończą w sumie. No dobra, dawaj tą kuszę na razie. Czyżby to już? Nie, drzwi otworzyłem. Szkoda, kurde, ammo też do tej kuszy, jak cholera. Fuck, nie trafiłem. Cóż za strata. Okej, jedzie po mnie winna. Tu coś jest. Nie gada. Co jest? Czemu nie idzie? Power 65%. Emergency drain cap still active. Coś trzeba wyłączyć. To na dole chyba. Tak jak tam. Trzeba zjechać windą. Coś tam przełączyć na dole chyba. Dobra, wezmę. Kuszę jednak, lepiej magnum mieć na później. Tu trzeba emergency drain active. Tak, trzeba wyłączyć, dobra. Dobra, to powinno załatwić sprawę. Zobaczmy, czy się włączy. Ogólnie granie multiplayer to jest jedno z najlepszych grań, jakie mogą być, bo wiecie, dzielisz się automatycznie z kimś swoim przeżyciem, ale nie zawsze masz ochotę grać z kimś, bo chciałbyś sobie przeżyć jakąś swoją prywatną historię, którą ewentualnie się z kimś tam podzielisz. I dlatego ja bym się cieszył, jakby więcej takich gierek było jak Half-Life, bo raczej są, jak już strzelanki, to dużo jest tych wojennych, nie? Także moi drodzy, dwie pompy działają. Udało nam się to zrobić. Teraz wrócimy do doktorka, zobaczymy, co on tam wymyślił. Miejmy nadzieję, że coś dobrego, bo... No, porobiło się. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam też do innych materiałów na Discorda. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.